Często mówimy, że jakaś rzecz nie chce działać, albo na przykład, że samochód nie chce odpalić. Mówi się też często, no, to to rozumiem, to mi się podoba. Ale jak naturalnie powiecie to po angielsku? Zapraszam do piątego odcinka naturalnie po angielsku. Chcemy powiedzieć po angielsku, samochód nie chce zapalić. Coś na czasie, no bo właśnie przyszła prawdziwa zima. Więc jak to zrobimy? No pierwsze, co przychodzi do głowy, to prawdopodobnie The car doesn't want to start. Czyli dosłownie, auto nie chce zapalić. Tylko, że to jest kalka z polskiego. A naturalnie po angielsku możemy to wyrazić z czasownikiem modalnym will, którego używamy do przyszłości, tylko że w jego formie przeczącej, czyli won't. I brzmi to tak. The car won't start. Wound pokazuje tutaj, że nie ma możliwości zapalenia, że to się nie stanie. I my to rozumiemy i tłumaczymy na polski, mówiąc, hmm, samochód nie chce zapalić. A jeżeli nie chciał zapalić w przeszłości, no to wymieniamy wound na czasownik modalny wouldn't, który można powiedzieć w uproszczeniu, jest formą przeszłą od won't. Więc the car wouldn't start and I didn't get to work. Czyli samochód nie chciał zapalić i nie dojechałem do pracy. A może coś innego nie chciało zadziałać, na przykład jakiś przełącznik. Powiedzmy, że gramy w główną rolę w Mission Impossible, ktoś krzyczy, Ej, wyłącz maszynę. I my wtedy mówimy, próbuję, ale przełącznik nie działa. I'm trying, but the switch won't work. Nie chce zadziałać. A jeżeli nie chciał zadziałać w przeszłości, no to the switch wouldn't work. Pamiętajcie też, że won't i wouldn't możemy używać, żeby powiedzieć, że ktoś nie chce albo nie chciał czegoś zrobić. Szczególnie jeżeli był do tego namawiany i być może byłoby to dla niego dobre. Na przykład, mówiłem mówi o przyjęciu, ale on nie chciał słuchać. Czyli I talked to John about the party, but he wouldn't listen. A może macie dziecko w okresie buntu i teraz całe obrażone zatrzasnęło się w pokoju. No i ktoś pyta, no i gdzie on jest? Well, he's in the room and he won't come out. Wiesz co, no, jest w pokoju i nie chce wyjść. A teraz chcemy powiedzieć no! To to rozumiem, to mi się podoba. Wyobraźcie sobie, że prowadzicie pościg za piratem drogowym Ferrari. No ale wasz partner mówi, nie, no słuchaj, tym radiowozem to nie damy rady, zawolni jesteśmy. Tylko że partner nie wie, że tego ranka wzięliście z komisariatu nowy radiowóz z silnikiem Ferrari, więc wciskacie gaz do dechy, szybko doganiacie pirata. No i wtedy partner mówi, no to to rozumiem, to mi się podoba. No ale przecież partner nie powie w tym kontekście. Now I understand this. Idealnie pasującym wyrażeniem będzie tutaj Now we're talking, czyli dosłownie, o, teraz to gadamy, a w przenośni właśnie, no, to to rozumiem, to mi się podoba, to jest to. Tego wyrażenia możemy też używać, żeby powiedzieć, że podobają nam się jakieś działania albo decyzje innej osoby. Na przykład, wasz znajomy oblał egzamin na prawo jazdy już 35 raz, no jest trochę załamany, mówi, że już nie chce więcej próbować, no więc wy go pocieszacie. Staracie się go zmobilizować, i on po chwili no, bierze się w garść i mówi: Wiesz co, skoro są jeszcze szanse, to będę próbował dalej, musi się wreszcie udać. No i nam się to podoba i mówimy: No, to to rozumiem, stary, czyli Now you're talking, man. Więc tutaj używamy you, żeby właśnie wskazać, że chodzi nam o działania tej konkretnej osoby. Now you're talking, no i to jest to, to to rozumiem. A więc podsumowując, żeby naturalnie powiedzieć, że coś nie chce działać, albo na przykład samochód nie chce odpalić, możemy wykorzystać czasownik modalny won't, albo w przeszłości wouldn't. Czyli the car won't start, auto nie chce zapalić, the car wouldn't start, auto nie chciało zapalić. W ten sam sposób możecie też powiedzieć, że ktoś nie chce albo nie chciał czegoś zrobić. Na przykład pytałem Toma o jego żonę, ale nie chciał mi nic powiedzieć. I asked Tom about his wife, but he wouldn't tell me anything. A żeby naturalnie powiedzieć, no, to to rozumiem, to mi się podoba, możecie wykorzystać wyrażenie, now we're talking. Wyobraźcie sobie, że jesteście na wczasach i jesteście tysięcznym gościem w hotelu, więc niespodzianka, hotel w nagrodę przenosi was do jakiegoś luksusowego apartamentu, a tam skóry, marmury, szampany, więc mówicie, no, to to rozumiem, czyli look at that, now we're talking, to jest to. A jeżeli chcecie podkreślić, że podobają Wam się działania lub decyzje konkretnej osoby, używacie you. Na przykład ze znajomymi zastanawiacie się, co by tu zjeść. No i wtedy ktoś proponuje: Stawiam pizzę, i Wy wtedy mówicie: Now you're talking, to mi się podoba. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wasze samochody jednak nie odmówią Wam posłuszeństwa, a jeżeli te wskazówki są dla Was pomocne, no to zachęcam do lajkowania, komentowania, yy, subskrybowania i zapraszam oczywiście na angielskizdarkiem.pl, gdzie znajdziecie mój kurs angielskiej gramatyki i wyrażeń. Do zobaczenia w kolejnej wskazówce.